Mieszkańcy wybrali nową nazwę ulicy. Głosowanie odbyło się metodą tradycyjną, czyli poprzez wrzucanie kart do urny, która przez około 2 tygodnie ustawiona była w holu przedszkola numer 1. Wcześniej prezydent Suwałk wystosował do mieszkańców zameldowanych przy ulicy Mariana Buczka listy z propozycją, by sami zdecydowali, jaką powinna nosić nazwę po dekomunizacji. Do listów dołączono też karty do głosowania w formie ankiety z zestawem 3 nazw, do których każdy mógł dopisać własny wariant. Głosowanie trwało do końca marca. Analiza ankiety zajęła urzędnikom miejskim 4 dni. Przy ulicy Buczka zameldowanych jest około 800 uprawnionych do głosowania mieszkańców. Do urny pofatykowało się 376. Mieszkańcy tejże ulicy głosowali na propozycje, które sami zgłosili. Te propozycje, przypomnę, były 3, czyli ulica Raczkowska, poprzednia nazwa ulicy Mariana Buczka, ulica Żołnierska i propozycja Klubu Prawo i Sprawiedliwość rotmistrza Witolda Pileckiego. I ostatecznie większość mieszkańców, bo aż 262 opowiedziała się za powrotem do starej nazwy, czyli do ulicy Raczkowskiej. 50 głosów zebrała ulica Żołnierska, a reszta głosów przypadła ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego oraz pojedyncze głosy oddane zostały na ulice zgłaszane przez samych mieszkańców. Tutaj były takie propozycje jak ulica Ekonomiczna, jak ulica Hańcza. Także takie propozycje też się znalazły, ale były to głosy pojedyncze. Prezydent podpisał już projekt uchwały zmieniający nazwę ulicy Buczka na Raczkowską. Trafi on pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej.